Kościół. Słuchajcie, ty, czy ty tak mówisz, że tak będzie bój? Czy ty zaskoczony jesteś? Знаете, что он тебя заскочил? Был план на бой, вот, но бой начался, и знаете, это бокс, это профессиональный бокс, здесь никто не застрахован. Да, и я не ожидал удара, пропустил удар, и, собственно, бой закончился. Ну, это бокс, это не шахматы, здесь падают. Ты имеешь в виду на балке план, там они припустили одного удержания, czy uderzenie i się skończyła walka, to jest boks. Plan był dobry, dobrze rozpoczął pojedynek, także tak było, tak miał boksować, ale przyjął jeden cios i się skończyło, to jest boks. Czy jest zaskoczony, albo jak w ogóle ocenia tą siłę ciosu Roberta, bo ma spore doświadczenie Dmitri z boksu amatorskiego? Jak ty думаш, jego udar mocny, oczy mocny udar? Da, u niego хороший udar, dostojny, no собственно. Что, о чем мы говорим? Я проиграл техническим нокаутом этому парню, поэтому я думаю, сам результат говорит за то, какой у него сила удара у него. Да, мы нормальный же, удар. Мы же сильное удержание, желчу ten cios, а черпал через техничный нокаут. Ну так направда, то ведомо, как это выглядело. No, Дмитрий еще сам может walczyć, а уже не мог walczyć. Czy teraz z perspektywy czasu ma jakiś pomysł na to, co mógłby zmienić w tej walce, żeby inaczej potoczył się jej los? Jak ty думаш, jak ty mógł boksować inaczej? Jak ty inaczej mógł boksować? Jak przeszło boje? Ocień сложно dawać сейчас такие прогнозы, очень сложно мне об этом говорить, как бы я боксировал. Это его величество бокс, и сегодня я проиграл. Что ж, я вынужден это принять и продолжать жить дальше. Я не могу дать ответ на этот вопрос, извините. Не может дать ответ на это питание. Там, чепрашиваем, кто есть бокс, как бы то было, то есть еще не будет выбегал. Как то было, то есть бокс, но не может вытмажить этого. Czy pojawi się jeszcze na ringach w Polsce? Czy zamierza jeszcze walczyć w Polsce? Czy jeszcze chcesz w Polsce boksować? Czy chcesz? Da, почему бы nie? Chce walczyć i będzie walczyć, no bo rozmawiamy tutaj o kontrakcie, jak oglądaliście później w naszym teamie, także był zapowiedziany jako Rosja, ale chcemy go tutaj w Polsce odbudować, żeby powalczył też na naszych galach bokserskich. Да, вы знаете, нужно будет сделать мне определенные выводы, подумать, по возможности посмотреть запись и продолжать жить дальше, двигаться дальше. Mówi, że on musi zastanowić się, odpocząć i myśleć o dalszych walkach. Czy teraz będzie pięściarzem pana grupy? No, tak na 100% jak będę, nie no, chcemy, żeby walczył w Polsce, tak? Ty chcesz raczył boksować u mnie na polskich galach. Da. Chcę boksować na polskich galach w Polsce, także dla polskiej publiczności. No ta walka, jednak ja powiem tak szczerze, no tutaj, no to była początek tej rundy pierwszej, już dostał nas Koroń, a ta jeszcze może, no były zgrzane do walki dobrze, ale następne uderzenie było dosyć mocne, no i nie wytrzymał, no widać, że upadł na deski, poleciał, przyjął cios, jednak on waży mało, to nie jest waga ten pół ciężka. Tutaj Ada waży, widać, że to kawał chłopa, tak naprawdę, i tutaj no jednak no, jego jest waga, to jest super średnia i on tam się najlepiej no, czuje tutaj. Zdarzył się jednak siłą, tak mi się wydaje. Czy jeżeli przetrwałby tą nawałnicę ciosów, czy ta walka mogłaby potoczyć się inaczej w późniejszym okresie, pod koniec? To tak nie można mówić o tym, czy on przetrwał. Było widać, że on już był, no, on bezradny był, no, nie miał co robić, także garda podwójna, tutaj już ciosy na dół poszły i co, to nie ma o czym mówić. Nie ma nawet co oceniać, co by było, gdyby było dalej, żeby ta walka poszła dalej, bo ona by tak, zapewne i tak by się skończyła szybciej. W następnej rundzie. A czy ma wrażenie, że był troszkę wolniejszy od Roberta? Czy ty думаш, że ty był wolniejszy, że Ada był szybszy od ciebie? Nie powiem. Ty думаш, że ty był oczyń medlinny od Araba, od Roberta, Ada był szybszy od ciebie? Понимаете, результат говорит сам за себя. Результат боя, вы все видели на ринге. Ну, это его величество бокс.
И Ale Adam победитель... шибче от тебя, как ты думаешь? Ну, я уже сказал еще до начала боя, что это достойный боксер. Достойный, но то, он доказал. Очень хороший боксер, что начал хорошо варки, что достойный, это значит, что... Когда, знаете, выходит один боксер и второй, выходит два боксера, один упал, второй стоит, результат сам говорит сам за себя. Ну, в этот раз я оказался в роли проигравшего. Ну что ж, я должен принять это поражение и продолжить жить дальше.